Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Pewnie, że pożyteczna lekcja. Cały czas powtarzam, inne drużyny budowały swój zespół przez szereg lat. My na dobrą sprawę to jest miesiąc grania, trenowania i jak widać na boisku grają gimnazjalistki i szkoły podstawowe. Jednak fizyczna przewaga dziewczyn z Moniek różni się od moich dziewcząt, a to, że grają w drugiej lidze, to też świadczy o tym, że dziewczyny już spory czas grają. My opieramy się na tych dziewczętach tutaj stąd i to jest taka nasza podstawa. Ja myślę, że jeżeli utrzyma się ten zespół w takim stanie, jakim jest, to na wiosnę będzie zupełnie inaczej, gdzie przepracujemy zimę, przepracujemy obóz i wyjdziemy normalnie grać jak równy z równym. Obserwuję te dziewczęta po raz drugi, bo drugi mecz grają tutaj. Problemem jest chyba przede wszystkim głowa, że one jeszcze cały czas boją się wejść w tą piłkę, zaatakować. Inna para kaloszy, że dopiero zaczynają, ale to jest chyba ten podstawowy problem, że one się boją. Tak, to zresztą widać. Kapitan drużyny Fortów potrafi wejść ślizgiem, potrafi zatrzymać ciałem, nie boi się. To jest wynik tego, że zawodniczka grała kiedyś. Natomiast te dziewczynki, które, no nie oszukujmy się, na poziomie szkoły podstawowej czy gimnazjalnej, jak grają w jakichś rozgrywkach, to tam jest naprawdę taka podwórkowa piłka. Tutaj niestety tu trzeba zachować zimną krew do taktyki, do założeń, jakie są na mecz i konsekwentnie to realizować. Ja się dziewczynom nie dziwię z tego względu, że jak widzą roślejszą, starszą dziewczynę od siebie, która biegnie na nich, to zamykają oczy. No to jest to, co nas wyróżnia od tych zespołów, które grają już ładnych parę lat. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.